Cześć widzowie! Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj mam dla was maskę z Trick or Treat Studios, z Michaela Myersa maskę z Trick or Treat Studios z Halloween 4. Powrót Michaela Myersa. A tu i właśnie, że on, kurde, ja pokazuję, jest dość duża. Moja podstawka na tą maskę to jest taka. Butelka wody. No, działa, tak? No. Najpierw wam pokażę, jaka tam... Co jeszcze przyszło z tą maską? To jest taka metka, nie? Zostawiłem sobie, bo bardzo fajnie wygląda, moim zdaniem. I po prostu stoi sobie obok maski. No, nic szczególnego. No, z... Trick or Treat Studios. Bardzo fajna tutaj jest grafika filmowa. Więc to nie będzie jakiś długi filmik, bo to tylko maska. No, po prostu wam omówię, co tutaj mamy, nie? Jak to wygląda ta maska. Da się jeszcze bardziej oddalić? Ja to chyba max oddalenia. Spróbuję tak ona grać. Troszeczkę dalej. Naprawdę dobrze wygląda ta maska. Znaczy, no trochę kosztowała, nie? Ale bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy bok. Tutaj pokażę wam jeszcze tył. No tutaj jakoś ustawiłem fajnie te włoski. No tutaj troszkę się rozwalają, ale jest ok. Nie? Tu drugi bok. W sumie taki sam. Tamten indul jest ogólnie jeszcze napis Made in Mexico. Zobaczmy sobie jeszcze raz przód. No i ogólnie fajnie, że dodali jeszcze te takie siateczki na oczy. Nie? Ogólnie chyba byłem w Halloween w sumie w tamtym roku. W tej masce. Więc nawet dobrze było widać przez tą siateczkę. Nie było źle. No i farba też jest naprawdę dobra. Jakoś też nie śmierdzi, nie? Tym lateksem. No, bardzo ładnie pomalowana. I też oczywiście są dziurki na nos, żeby można było oddychać. Tutaj też bardzo fajnie brwi są pomalowane. No i w sumie nie wiem, czy coś jeszcze dojdzie do tej maski. I bardzo dobrze wygląda. Nie, jeszcze dam tutaj porównanie z jak wyglądała w filmie. Nie? Tu macie film. Pałucha mojego widać. Macie film. Tu macie maskę. Myślę, że nie była jakaś mega droga. No trochę jak 350 zł. No 350 zł, nie? Też w Niemczech zamówiłem, bo ogólnie mieszkam w Niemczech, nie? Więc ja sobie tutaj z niemieckich sklepów zamawiam. Ale no z polskich też tam sobie czasami coś zamówię. Na przykład tam też parę figurek zamówiłem wcześniej z polskiego sklepu. Na przykład z District Zero chyba dwie kupiłem. No. Tak się prezentuje ta maska. Naprawdę fajna. Wygląda trochę jak taki kosmita. No szczerze, niektórzy nie lubią tej maski. Ale dla mnie ona ma coś w sobie, nie? No nie jest na pewno najlepsza w serii, ale jest jedna z najstraszniejszych moim zdaniem, nie? Bardzo. No, mi się wydaje, że to było w sumie na tyle w tym odcinku. Mówiłem, że nie będzie jakiś długi, bo to tylko maska. To... Nie, to jakoś dużo do pokazywania, nie? No, ale overall... O, kurde, angielski, nie? Naprawdę fajna maska i warta moim zdaniem swojej ceny. Nie? Chyba jedna z lepszych właśnie z tej firmy. Bo niektóre po prostu mają tak okropne włosy. Nie, na internecie widziałem. No strasznie okropne. W ogóle jak nie z filmu. A ja ogólnie też mam bardzo dobrą sztukę tej maski. Nie? Dlatego no bardzo fajnie tutaj włosy są uczesane. No i to by było w sumie na tyle. Ja was żegnam.
i do następnego.